Nazwą Aż po morze. Jest taki specjalny blog. Na tym blogu pojawiają się artykuły, relacje, zdjęcia, filmy z najciekawszych miejsc na Pomorzu Zachodnim. Podróżują blogerzy, podróżują, są robione różnego rodzaju plebiscyty, a wszystko po to, żeby pokazać, jak nasze województwo jest atrakcyjne turystycznie, dlaczego tu warto przyjechać i gdzie te najciekawsze miejsca się znajdują. W tym roku w plebiscycie Aż po morze wśród 10 lodziarni wytypowanych we wcześniejszych kwalifikacjach została wybrana właśnie lodziarnia Rocynka, a tak naprawdę wybrany został Moryń. Rywalizacja była dosyć trudna, gdyż rywalami były lodziarnie ze Szczecina, z Koszalina, z Kołobrzegu, z Świnoujścia, z Stargardu, Szczecinka i jeszcze kilka innych. I tym bardziej zaszczyt, że w takiej trudnej konkurencji Moryń wygrał. Zasługa to przede wszystkim lodów, które są wyśmienite, ale też aktywności Was, aktywności Morynian i okolicznych mieszkańców, którzy, widać to było w internecie, że angażują się w ten plebiscyt, kochają swój region, swoje miasto i starają się, żeby tutaj zapraszać gości, żeby tu turyści przyjeżdżali. Także jeszcze za chwilę odbędzie się uroczyste wręczenie tego tytułu dla najlepszej lodziarni, ale póki co chciałbym oddać głos panu wicemarszałkowi województwa zachodniopomorskiego Jarosławowi Rzepie, gdyż cały plebiscyt był organizowany przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki, którą ja mam przyjemność reprezentować. Natomiast współorganizatorem i patronem całego przedsięwzięcia był właśnie pan marszałek. Panie marszałku, bardzo dziękuję za współpracę i oddaję głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałbym jeszcze raz na Wojsku Szkolnym, już też podziękowałem, ale bez żartu nie zrobilibyśmy tego wspaniałego konkursu. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy przemierzali Pomorze Zachodnie w poszukiwaniu nie tylko tych najlepszych lodów, ale również atrakcji, które towarzyszą. Miałem przed chwilą okazję przespacerować po przepięknych miejscach w Moryniu. Naprawdę wspaniałe miasto, wspaniali ludzie. Panie burmistrzu, gratuluję bardzo serdecznie, wspaniała młodzież. A dzisiaj najlepsza lodziarnia w województwie zachodniopomorskim, czyli dopełnienie tego wszystkiego. To tak zapytam, to gdzie mamy najlepszą lodziarnię? Moryniu! Moryniu, tak. Bardzo, bardzo, panie Krzysztofie, wiem, gdzieś pan tutaj jest. Bardzo serdecznie gratulujemy, to naprawdę niesamowite. Dla pana pewnie również niesamowity moment i chwilę wzruszenia, a dzisiaj to chyba najbardziej oblegane miejsce w województwie zachodniopomorskim na pewno. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Cieszę się i gratuluję. Naprawdę trzymałem kciuki przez cały czas właśnie za Moryń, bo wydaje mi się, że zasługujecie w pełni na to, aby właśnie tą nagrodę dzisiaj otrzymać. I mam nadzieję, że również kolejne edycje, bo tak zdobyć to jest łatwiej niż utrzymać. Dlatego myślę, że w przyszłym roku również wszyscy ci, którzy uczestniczyli w głosowaniu, będą równie aktywni, ale przede wszystkim ten smak tych wspaniałych lodów, to chyba jest coś niezapomniane. Często wracając do dzieciństwa, właśnie mamy kilka takich, a lody to jedne z tych, które pamiętamy do końca swojego życia. Dlatego bardzo serdecznie gratuluję panie burmistrzu, panie Krzysztofie. Dzisiaj stolica województwa zachodniopomorskiego jest w Moryniu. Gratuluję i jeszcze raz cieszę się, że tak licznie tutaj przybyliście. Mówię tutaj o uczniach, bo mam nadzieję, że część już kosztowała, część stoi w kolejce, ale dla wszystkich tych lodów dzisiaj w Moryniu nie zabraknie. Gratuluję bardzo serdecznie. No dobrze, czyli nadszedł ten czas, kiedy
chcielibyśmy uhonorować właściciela lodziarni Lucynka, najlepszej lodziarni na Pomorzu Zachodnim. Bardzo prosimy pana właściciela lodziarni o podejście do nas. Szanowni Państwo, no jestem człowiekiem przewidywalnym, więc zamówiłem wcześniej diagram, że jednak nie wygramy. Trzymaliśmy do końca kciuki, głosowaliśmy jak wszyscy. Ja się bardzo cieszę, bo to, że lody są u nas smaczne, to wszyscy wiemy, ale że tak mocno lodziarnia promuje nasze miasto i naszą gminę, to dowiedzieliśmy się dopiero wtedy, kiedy widzieliśmy, ile tysięcy ludzi głosuje właśnie na tą lodziarnię. I za tą promocję przede wszystkim gratuluję zwycięstwa. Gratuluję wszystkim, chcę złożyć podziękowania całym zespołowi lodziarni, bo bez tego pewnie by się nie obyła. Więc wszystkim, którzy pracują w lodziarni, którzy wytwarzają lody, którzy sprzedają i prowadzą bardzo miłą obsługę, serdecznie dziękuję. I chciałbym wręczyć taki diagram również właśnie od władz miasta dla lodziarni, dla całemu zespołowi za bardzo fajną rzecz, za ogromną promocję miasta i gminy. Dziękuję bardzo. Głos zwycięzcą. W imieniu mojej załogi chciałbym złożyć podziękowania tym wszystkim, którzy oddali głos na naszą lodziarnię. Również podziękowania na Urzędu Miasta Ogólnego za miłą współpracę. Proszę o zaangażowanie na plebiscyt. Proszę zaangażowanie się w plebiscyt na rzecz lodziarni mobilizuje mnie do naszej pracy i daje inspirację do tworzenia nowych smaków lodów. Chciałbym również dołączyć, że w tym roku mija 25 lat naszej działalności. Zwycięstwo w konkursie jest pięknym prezentem od nas. Z okazji nowego roku szkolnego życzę wszystkim uczniom samych szóstek. I zapraszam na lody.